Twoja. Co? Gdzieś jesteś strasznie daleko. Zobaczmy teraz. Ale już jest dym, już jest dobrze. Nie tak to miało wyglądać. Grzesiek był pewny, że serce Lexusa ożyje na sam widok kluczyka, a tu nic z tego. Rzęzi, rzęzi i nie chce zaskoczyć. No. Widzisz? Przestaliśmy iskrzyć. To jest jakiś chochlik niezły. Za oknem zapada zmrok, a silnik jak nie chciał, tak nie chce współpracować z komputerem. Grzesiek się wkurzył. Nie rzuca mięsem tylko dlatego, że w warsztacie są kamery. Dajcie mi już dzisiaj spokój. Jedźcie do hotelu. Okej, jedziemy. Grzesiek po kilku kolejnych godzinach też dał sobie spokój. Wrócił następnego ranka w znacznie lepszym nastroju. Będzie piękny dzień, zaraz będzie pracował silnik. Trzeba było odpocząć mózgiem, skontaktować się z ludźmi, którzy robili coś takiego kiedyś w życiu i też walczyli z tym tydzień, dwa. Pomoc tych ludzi jest nieoceniona. Artuditu wziął i zaczarował, znalazł błędy. I miejmy nadzieję, że będzie tu zaraz. Artuditu to pseudonim Artura, fachowca od strojenia silników. A że mamy erę pracy zdalnej, Artur połączył się z kompem Grześka na odległość. Siedzący w domu przeprowadza jednocześnie operację na otwartym sterowniku silnika. Co, w gorącej wodzie jestem kąpany, bo za tydzień finał, a wóz w proszku i nie pali. Potrzebuję czasu, żeby sobie to wszystko zrobić. Ja wiem, ale tego czasu nie ma. A jesteś jedyną osobą, która jest w stanie pokonać czas. Co, start? No, tak. Yes! Jest ciśnienie? Jest. Pomelek, cioteczka. Arturo, jesteś wielki, Artuditu.